Hej, dzisiaj robię czekoladową puszkę w Coca-Coli. Krajmy. Dobra, mamy to ciasteczko. Fajne ciasteczko. Ostry nóż. I jedziemy. Superowe. Kolorowe. No śliczna. Śliczna puszeczka. I co my tu mamy? Warstwę czekolady. Śliczną. Masę serowo-śmietanową. Galaretki z Coca-Coli. I biszkopciki nasączone Coca-Colą. Więc ciasteczko Coca-Colowe. A teraz szybkie info. Z ankiety pod ostatnim filmikiem dowiedziałam się, że 82% z Was chciałoby, żeby fast foody ujawniły swoje przepisy. Trzy najlepsze komentarze i pozdrowienia dla Szymciak, Martyna Ziarko i Agnieszka Świecicka. Nie zapomnij zostawić łapki w górę pod filmikiem. Za wszystkie oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Potrzebujemy 150 g czerwonych pastylek czekoladowych, 250 g mascarpone, 100 g śmietanki kremówki, 4 łyżeczki żelatyny, 400 ml Coca-Coli, 60 g biszkoptów podłużnych, 2 łyżki cukru pudru, 1 puszka po Coca-Coli, 1 etykietka. Teraz robię okienko w puszce. No i właśnie, i tu się zacznie. Robię. Kurczę, mam tą miskę, widzicie, przygotowaną. Radzę Wam nad zlewem to zrobić. Ja chciałam na potrzeby filmu. Jak to mi wypryśnie. Tak już pryska. Była rzucana, więc ale nawet jakoś tak, brzuszek mi odlapało. I teraz wylewamy, proszę, kolę. Tniemy, gazu już nie ma, więc Coca-Cola jeszcze tam jest. Zrobię okienko, żeby wylać kolę. Okienko wycięte, ale puszka jeszcze nie jest gotowa. Muszę ją umyć, odtłuścić, wysuszyć, wytrzeć porządnie we wszystkich zakamarkach. I żeby puszka była przygotowana na wlanie rozpuszczonej czekolady, którą za chwilę właśnie będę robić. Dołącz do grona moich najlepszych widzów, kliknij ten przycisk, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu mogę go rozwijać i docierać do nowych odbiorców. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Robię teraz skorupkę czekoladową do naszego ciastka. W kąpieli wodnej rozpuszczam czerwone pastylki czekoladowe w ilości 150 g. Mieszamy czekoladkę, mieszamy, żeby nam się szybciej rozpuszczała. Wkładamy czekoladkę. Zawsze mnie to zadziwia, że ta czekolada jest taka gęsta, a potem ona się rozprowadza. Tu przygotowałam sobie łyżeczkę, bo będzie mi też łatwiej, niż ona się rozlewać. Jest mała powierzchnia do rozlewania. O, będę ją rozprowadzać. Wszystkie powierzchnie równomiernie. Wlałam czekoladkę, rozprowadziłam. Fajnie się rozprowadziła. Teraz pokazujemy ją w środeczku, jak jest ładnie. Jeszcze cieplutka, za chwilkę, na chwilę. No, myślę pół godziny do godziny, zależy jak nam się spieszy. Wsadzamy do lodówki. Teraz robię masę serowo-śmietanową do naszego ciasteczka. Dodaję 2 łyżki cukru pudru do serka mascarpone, 250 g i miksuję. Do masy teraz ubiję śmietankę kremówkę, 30%. I wiadomo, że śmietanka musi być schłodzona, najlepiej z lodówki. Miskę można na 5 minut przed ubijaniem nawet włożyć do zamrażalnika. U mnie tak zrobiłam, widzicie, jest taki... Taki nawet widać, że ona jest taka oszroniona. W 100 ml coli rozpuściłam 3 łyżeczki żelatyny. Do serka mascarpone dodaję żelatynę i miksuję. Do serka mascarpone dodaję ubitą śmietankę kremówkę. Mieszamy składniki, żeby nam się ładnie połączyło. Mam tutaj pokrojoną w kosteczkę galaretkę kolową. Zrobiłam ją z Coca-Coli. 200 ml Coca-Coli podgrzałam i rozpuściłam w niej jedną łyżeczkę żelatyny. Teraz będę wypełniać czekoladową puszeczkę. Nakładam warstwę masy, którą rozprowadzam sobie tutaj równomiernie. Wrzucę teraz parę kosteczek galaretki. Słuchajcie, tutaj to jest bardzo duża dowolność. Każdy sobie może robić. Mamy masę, mamy galaretki, wypełniamy po prostu puszkę. Teraz nasączam sobie biszkopciki trochę w coli i wkładam następną warstwę masy. Muszę szybko, bo ona wiąże, bo jest żelatyną, wiecie o tym, więc muszę mieć ruchy. Nie można tutaj się tak bawić. Szybciutko wypełniamy. Dokładam galaretkę. Wszystko mam. Zrobiłam puszeczkę. Składników troszkę mi zostało, więc myślę, że jak już się zabieramy za puszeczki, możemy zrobić ich więcej na jakieś przyjęcie dla dzieci. Jeszcze ze 2-3 puszki na pewno z tego wyjdzie. A teraz moją puszeczkę wkładam do lodówki. Myślę, że najmniej 2 godziny musi posiedzieć. Bierzemy nożyk i rozcinamy, uważamy na paluszki.
A jaka fajna puszeczka, fajnie wyszła, super, odcisnęły się tutaj ślady, to nawet tego otwierania. Cyk! I gaz nam ucieka, pamiętacie jak psikało? Ała! I teraz przygotowałam sobie właśnie etykietę, mówiłam, że będzie nam potrzebna. Dokładamy, przyklejamy. Puszeczka, ciasteczko czekoladowe, gotowe. Fajnie wygląda, myślę, że można właśnie zaskoczyć gości, a dzieciaki to już na pewno. Jeżeli im podacie puszkę coli z czekolady, będą zachwycone. Wpadnij na mojego Facebooka, facebook.com/kuchnia Renaty. Zdjęcie puszki czekoladowej oczywiście też tam będzie. Zostaw lajka, za wszystkie lajki bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście również do mojego sklepu z koszulkami. kuchniarenaty.kapsel.pl. Polecam również moje dwa filmy. Ciasto Coca-Cola w butelce i ciasto Coca-Cola. Wystarczy kliknąć i już wszystko wiecie.